Cześć, witam Was. Toskania to rzeczywiście piękne drogi, wysadzane takimi cytrysami, jak tutaj widzicie, otoczone gajami oliwnymi lub winnicami, jak widzicie tam. Gdzieniegdzie też taka właśnie śródziemnomorska roślinność, jak kaktusy czy bambusy. Ale to nie tylko piękne asfaltowe i kręte drogi, dobre dla motocykli szosowych, bo są też takie właśnie jak teraz drogi, tak zwane białe drogi, i tych dróg jest masę, prowadzą do różnych winnic, do różnych ciekawych miejsc, gdzie właśnie można dotrzeć tylko takimi drogami, a nie asfaltowymi. I jeśli ktoś lubi właśnie taki lekki offroad, to tutaj znajdzie naprawdę masę miejsc takich długich odcinków dojazdowych, też krętych, czasami pod górkę, z górki, czasami są dosyć dobrze utwardzone, czasami to są naprawdę dosyć spore kamienie, piach. No, na pewno jest to uciążliwe, jeśli ktoś chce mieć czysty motocykl. Tutaj, jeśli ktoś ma do domu taką drogę, to jego motocykl czy samochód jest zawsze pokryty takim grubym, białym pyłem. Nie wiem, jak to jest o innych porach roku, może to jest po prostu biała jakaś breja. Na pewno jest to uciążliwe, ale też takie drogi są i to dodaje uroku tej właśnie toskańskiej wsi. Jest to klimatyczne, fajnie, że takie drogi jeszcze są i jest tu ich sporo i chyba nie zamierzają ich w ogóle asfaltować. Trzymajcie się, kochani, to na tyle. Do zobaczenia niebawem. Ja będę musiał przejrzeć filtr powietrza w mojej wespie. Tam jest tylko taki filtr siatkowy. Jest przypuszczalnie już zawalony totalnie, ale jutro zbieramy się, także zrobię to chyba dopiero w domu. Hej, do zobaczenia.